wyczytałam o bardzo dobrych działaniu kaktusów i idę zakupić konkretnie opuncję. I chyba owoce zakupię i liście, bo liście tutaj też jedzą. Będziemy testować. Ja już jadłam, dodawali mi już nieraz do kurczaka. A tu dzisiaj spokój, cisza, bo wszystkie ulice zablokowali, a w gazetach coś piszą o czyszczeniu limpieca. I czasem właśnie do grillowanych rzeczy dodają te liście, niestety. Nie wiem, może zrobiłam fotę, to wrzucę i będziemy testować, bo ja nie umiem znaleźć aloesu, a chcę lepszy włos. I znalazłam, a mi go szkoda i będę sadzić. A tutaj te liście sprzedają wszędzie. I tak czytam i one mają podobne właściwości do aloesu, więc zakupię i będę stosować. A zaczyna padać, bo za mną takie ciemne chmury. Wyszłam i sępi. Warunki niesprzyjające i taką wielką mi dał tutaj chłopaczek. Ten tu? Za dziesiątkę. Ale będę miała co próbować, a już zamyka. I leje. Ale leje mocno. Tak to wygląda. Będziemy próbować. Pokażę coś, co mi jedna pani na takim... Tutaj ruch wstrzymuje. Na takim festiwalu pokazała. I to ona mówiła, że to jest tutejsza bazylia. Nie chcę tutaj łapami i macać, ale to naprawdę pachniało jak bazylia. Muszę wyczaić, co to jest. No i tutaj mają tymianek, miętę. A to chyba jest ruta, o ile dobrze pamiętam. Mamy nawet w hostelu. Takie tutaj mają. Ciekawe rzeczy. A! I rozmaryn. Tu kiepsko widać, ale pani ma, czy tam sprzedawca ma poszatkowane całości i poszatkowane można kupić. Ogólnie często warzywa mają też już gotowe. Nie trzeba nic z nimi robić, tylko na patelnię. A tu pani czyści te listeczki z kolcy. W ten sposób się to robi. Czy tam ścierni. Ja kupiłam za 10, to znaczy za 5, a za 10 jest kilo. Te, tutaj tego owoca. Będziemy próbować. Okej, okay, to pokażę, jak się ubiera te owoce. Skórka odchodzi super fajnie. Praktycznie się linii. Podobno w niej też są jakieś takie zawartości, ale jej nie będę jadła. A tak wygląda środek. I przetnę jeszcze. Tutaj widać te drogie nasionka z tym cennym olejem. Tak wygląda przekrój poprzeczny. Smakuje super. Ja dorwałam zielone. Nie mają za dużo kolców, ale są mega słodkie. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać, bo z tyłu jeżdżą auta. Wymyśliłam sobie w tle tą opuncję. I jedyna, jaką znalazłam, to jest ta tutaj w parku de Carmen. I kosztujemy specjały, które zakupiłam.
Owoc już wiecie, jak wygląda i smakuje. Było tego sporo, już zjadłam. W necie znajdziecie mnóstwo informacji właśnie na temat tego owocu, że ma witaminę C, beta-karoten, flawoidy, potas, magnez, krzem nawet doczytałam, sód. I nie tylko smakowo jest wyjątkowy i zdrowy, ale również używany jest w kosmetyce, szamponach, kremach. Najbardziej dzięki tym małym ziarenkom, które pokazywałam, bo one zawierają cenny olej, który działa jak botoks, wygładza zmarszczki i jest mega drogi. Jeden z najdroższych olejków na świecie, bo by go wyprodukować potrzeba dość sporo tych małych ziarenek. Opuncję na taką skalę uprawia się praktycznie głównie w Meksyku. To zielone, tu wszystko. To tu. To pola opuncji. I one tutaj wokół Puebli są sadzone. Tutaj się to nazywa nopeal i dużo właśnie suplementów z tym widziałam. Patrzcie, tu są różnego rodzaju. Dziko też rosną. Miasto z opuncją. I oni nie tylko uprawiają i jedzą te owoce, mam nadzieję, że tam widać, bo ta opuncja owocuje, ale zajadają się też liśćmi, które tu można spotkać w takich ilościach. I to jest tak tanie, że postanowiłam się skusić i zakupić. Jadłam już raz w barze do kurczaka taki grillowany. I on już mi dziwnie smakował. Mówię, a może czymś go potraktować, że tak smakuje? Opowiem, jak smakuje rzeczywiście ten liść. I można je jeść na surowo, ugotowane, usmażone. Oni je najczęściej grillują. Ale jak się je ugotuje, czy usmaży, czy ugrilluje, to się robią takie, jak my to na Śląsku mówimy, maźglate. Taki śluz się z nich wydostaje. I ja sobie te liście zajadam, bo zakupiłam, ta torba była raz taka, nie za dziesiątkę. I mam nadzieję, że to ten liść, który umyłam, bo jednego umyłam. Do skosztowania, no to taki łopat. I oni jak je sprzedają, to tam pani na targu pokazałam, ona te wszystkie tutaj niefajne rzeczy, które kują, ścina. I ja już te liście mam z dwa dni. I jeszcze są jadalne i dobre. I można praktycznie tak jest go jeść. Podobne? Oni je w takie paski szatkują i czasem na targu też sprzedają. I wiecie co? On smakuje jak kiszony ogórek, a nie jest ukiszony. Dlatego jak pierwszy raz kupiłam i był spreparowany, to myślałam, że oni go ukisili. Bo tutaj kiszonki też można dostać. Wow! Mega dodatek do każdego jedzenia. Ja go sobie jem do śniadania i po południu też. I nie powoduje żadnych zdęć ani nic, nawet u mnie. Pierwszy raz go sobie usmażyłam, ale to nie trzeba. Dzisiaj tylko pokroiłam paski i ten, bo taki smażony to on jest taki rozlazły. Jako przekąska mega dobry. I w Meksyku. No nie podają go w każdej restauracji. Dziwne, bo super sprawa. I smaczna. Polecam, jak jesteście, to jedzcie. A ta opuncja tutaj w Meksyku występująca, to jest specjalny rodzaj opuncji figowej. A opuncję można teraz spotkać w Europie również. I jest ona uprawiana. Potrzebuje ciepłego klimatu i widziałam, że co niektórzy ludzie uprawiają opuncję nawet u siebie na ogrodzie w Europie, u nas. Tylko ona nie może zamoknąć, tak słyszałam, że musi być pod zadaszeniem, bo ona lubi. A ta tutaj za mną, widzicie?
owocuje. W tym kaktusie nie chciałabym wylądować. Patrzcie, jakie ma długie oła. Kurna, dziabi. Bardzo dużo tu opuncji. A może mi się uda dojrzeć. Tam mam mnóstwo tutaj tych owoców. Widzicie? O, to chyba coś wyżarło. O, tutaj chyba coś to zżera. Tak wygląda, no jest przeolbrzymia. Tak z 2 metry ma i tu tak nie wieje. O! Tak to wygląda, no 2 metry spokojnie. No jak ja mam 1,63 m. I tutaj się częstują ludzie, próbują takiego napoju z opuncji. Ale ja nie wiem, czy to jest alkohol. Pisze, że to jest sok. Ale to nie jest alkohol.